Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmie. Od razu przepraszam Was, że te filmy na tym kanale ostatnimi czasy praktycznie w ogóle się nie pojawiały, ale teraz mogę Wam pokazać i powiedzieć, z jakiego powodu te filmy nie powstawały i nie wrzucam ich na kanał. Powodem jest moja córka w brzuchu, która niebawem się urodzi. I tak, nie byłam w stanie nagrywać filmów ze względu na to, że moje samopoczucie było fatalne. Teraz też nie jest najlepsze, ale stwierdziłam, że nie zostawię Was przed świętami bez świecowego filmu. No nie mogłabym tego zrobić, także żeby nie przedłużać, przejdźmy już do dalszej części filmu, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani tą tematyką, także zapraszam. Zanim zacznę pokazywać Wam świece i zanim zaczniemy je razem wąchać, chciałabym Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Przede wszystkim przepraszam, że będę tutaj sapać, ale no niestety mój stan jest jaki jest i wierzcie mi, że nagranie tego filmu to dla mnie ogromna i ciężka praca. Także mam nadzieję, że zrozumiecie i nie będziecie się irytować, że będą cięcia, że ja sapię i tak dalej, i tak dalej. No niestety jest jak jest. Natomiast druga kwestia to sama tematyka. To będzie świecowy film, natomiast nie będzie to film o żadnych nowościach. Nie będzie to film z poleceniami świec na okres zimowy, okres świąteczny. To po prostu będzie taki film, w którym ja Wam pokażę świece, które zamierzam palić właśnie przez ten okres świąteczny, czyli Wigilia, Boże Narodzenie i ten taki okres, powiedzmy, od świąt do Sylwestra. To będą właśnie takie zapachy, które ja osobiście wybrałam dla siebie i niestety jest taka sytuacja, że duża część zapachów, które Wam dzisiaj pokażę, niestety były zapachami limitowanymi. Tych zapachów praktycznie już nie ma, dlatego to nie są moje polecenia dla Was takie stricte, że to są super świąteczne świece, tylko to jest takie pokazanie Wam świec z mojej kolekcji, które ja zamierzam palić właśnie przez ten okres świąteczny. Mam nadzieję, że to zostało wyjaśnione, to co, przechodzimy dalej. Znacie mnie nie od dziś i pewnie wiecie, jaka świeca może pojawić się tutaj jako pierwsza. Oczywiście nie mogłoby zabraknąć w paleniu takim świątecznym świecy od Yankee Candle i jest to Snow Dusted Bayberry Leaf. I to jest według mnie świeca, która pachnie stoiskiem z stoiskiem z choinkami. O, możecie zobaczyć Maila. Pachnie stoiskiem z choinkami. Jest to zapach taki bardzo, bardzo iglasty, trochę żywiczny. Taki naprawdę jakbyście weszli mroźnym wieczorem na stoisko pełne choinek. I właśnie czuć tutaj igliwie, czuć tą żywicę, czuć drewno. I taki chłód, podbijający po prostu cały zapach chłód. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz jak zobaczyłam tą świecę, w ogóle nie spodziewałam się tego, że ona będzie pachniała w taki sposób. I na sucho, nie przeraźcie się, ale na sucho może dawać takie skojarzenie z zapachami stricte toaletowymi, natomiast jeśli chodzi o zapach w paleniu, on się całkowicie zmienia. Wierzcie mi, że jest inny. I właśnie pachnie tak totalnie świątecznie, takim prawdziwym drzewkiem przytachanym z lasu albo z, właśnie z takiego stoiska, które właśnie tak pachnie igliwiem, pachnie żywicą i po prostu jeszcze gdzieś taki, ten cały zapach jest gdzieś przeczesany właśnie takim mroźnym powietrzem, coś takiego. Także to jest świeca, którą palę co roku, odkąd ona się pojawiła, zwłaszcza na przykład w tym roku mam sztuczną choinkę, więc tym bardziej tego zapachu nie mogło mnie zabraknąć. Po prostu jest przepiękna, świetna, fenomenalna i zawsze będę się podpisywała rękoma i nogami, że to jest jeden z piękniejszych zapachów takich przypominających taką iglastą świecę. Druga świeca, i to jest również taka iglasta świeca z mojej kolekcji, którą naprawdę przyjemnie mi się pali, ale i przede wszystkim strasznie mi jest jej żal, gdy ją palę, bo jest praktycznie nie do zdobycia. To jest też Yankee Candle Sparkling Balsam. I powiem Wam, że to też jest właśnie taka iglasta świeca, ale przeczesana czymś takim świeżym, lekko perfumeryjnym. Powiedziałabym, że to jest właśnie zapach też taki choinkowy, ale z dodatkiem takiego świeżego żelu pod prysznic, ewentualnie takich
bardzo delikatnych, męskich, ewentualnie takich uniseksowych perfum. No, coś niesamowitego, bardzo ciekawe połączenie. Bo faktycznie, iglaki, to chciałam powiedzieć, nie igły. Iglaki i coś właśnie takiego świeżego, delikatnie perfumeryjnego. Tutaj naprawdę pierwszych skrzypiec nie grają perfumy, raczej ten iglaczek taki. Przeczesane to wszystko takim wiatrem, świeżością. Naprawdę warto się zainteresować tą świecą. To jest świeca z tej rodziny ptaszkowatych świec, wiecie, sopelki i ta druga, która pachnie tym pastą do podłóg, jeśli śmieję, że mniej więcej tak pachnie. No to ta pachnie tak naprawdę bardziej leśnie ze świeżym dodatkiem. Bardzo mi się podoba. Moc jest naprawdę bardzo zadowalająca. Jedyne co mi przeszkadza, no to już taki wiecie, mój debilizm, że jest tutaj wąska etykieta. Wolałabym zdecydowanie ten zapach z szeroką etykietą, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi to, co się ma, tak? Tak to się mówi. Więc jestem w ogóle bardzo zadowolona, że udało mi się upolować ten egzemplarz. Wiecie co, ja chyba ten film będę nagrywała kilka godzin, bo robię sobie co chwilę przerwy ze względu na to, że tu jest tak gorąco od tych lamp, że ledwo wytrzymuję, ale robię to dla was, pamiętajcie. Kolejna świeca to świeca z Country Candle i jest to Stardust. Przepiękny czerwony kolor, minimalistyczna, ale jakże piękna i elegancka etykieta, no i elegancki zapach. Bo jest to taki zapach ciepły, perfumeryjny. Tak jak takie ciepłe perfumy mamy. Z dodatkiem czegoś słodkiego, jakby pianek. Gdzieś może w oddali kwiaty. Jest naprawdę bardzo ciekawa kompozycja. Nie jest to taka oczywista i świąteczna, wiecie, typu pierniczki, cynamon, jakieś orzechy czy jabłka, coś takiego. Tutaj w ogóle nie ma takich tego typu rzeczy. Natomiast mimo wszystko kojarzy mi się z magią świąt, ze względu na to, że jest taka bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, że jest taka ekskluzywna. No, nie umiem w ogóle powiedzieć, czym to pachnie. No jest to zapach naprawdę bardzo ładny, dosyć słodki, ale i perfumeryjny zarazem. No to jest taki, taka dama w słoiku, wiecie, taka, kurczę, no nie umiem tego nazwać. Nie mam pojęcia, jak w ogóle nazwać i sklasyfikować te świece, ale powiem wam szczerze, że to jest jedna z moich bardziej ulubionych świec właśnie z country, jeśli chodzi o ten okres świąteczny. Bardzo lubię ją palić, może tego nie widać. Zresztą naprawdę wystarczy chwila, a ja ostatnio topiłam świece w lampie, więc tego nie widać, że to zużycie jest tak małe. Natomiast naprawdę wystarczy tylko chwila, aromat roznosi się po całym domu, nie tylko po pokoju, ale on faktycznie wychodzi na resztę domu. Jest przepiękny, taki naprawdę, może nie tyle, że ekskluzywny, ale taki wiecie, no, nie umiem tego nazwać, ale to bardzo mi się podoba. I jest jeszcze wersja tej świecy z Kringle Candle, pachnie tak samo, z tym, że macie inny kolor wosku, bo wszystkie świece, znaczy wszystkie świece, no te klasyczne w tych klasycznych długich słojach w kringlu są białe, no i wiadomo, że różni się troszeczkę etykietą i właśnie samym słojem, więc jeśli na przykład nie lubicie wściekle czerwonego koloru, który mi totalnie nie przeszkadza, ja lubię czerwień, to możecie kupić ten sam zapach w wersji kringlowej i naprawdę on się nie różni niczym, tylko po prostu wyglądem słoja. I z takich ciekawostek moja mama praktycznie wypaliła całą świecę o tym zapachu właśnie w tym kringlowym słoju. Jeśli jesteśmy przy country, to zostańmy jeszcze na moment przy country. Mam tutaj świecę Gift of Kings. No nie mogło po prostu tej świecy zabraknąć w tym zestawieniu. Ze względu na to, że no po pierwsze to jest prezent od królów.
Druga kwestia, mamy tutaj gwiazdę betlejemską na etykiecie, mamy stajenkę i zapach. To jest tak niesamowity, ale i zarazem dziwny zapach. Przepiękny, nie zrozumcie mnie źle, że powiedziałam, że jest dziwny, bo on po prostu jest nieoczywisty, może złego słowa użyłam, ale on jest tak bajeczny i tak piękny, że według mnie nie mogło się go tutaj nie znaleźć. Nie mógł się tu nie znaleźć? Tak, o, nie mógł się nie znaleźć w tym zestawieniu. Ciężko mi też sklasyfikować ten zapach. On jest trochę perfumeryjny, trochę owocowy, ale i zarazem odrobinę taki ciężki. Według mnie to jest zapach, który mogłabym porównać do dwóch świec Yankee Candle. Takie pomiędzy Blue Twilight Storm, bo jest gdzieś tutaj podobna nuta zapachowa. I podobna nuta zapachowa do Moon on the Wings, wiecie, tej z, o Jezu, to jest ta świeca z Janki z lecącymi ptakami, tam chyba są gęsi, z tego co dobrze pamiętam. To jest mniej więcej świeca zapachowa w podobnym tonie, jeśli tak mogę powiedzieć. Mają jakąś wspólną nutę zapachową. Natomiast tu jest jeszcze coś takiego, co po prostu jest totalnie bajeczne. Nie wiem, może jakieś owoce, może trochę śliwki. Jest coś odrobinę tak jakby dymnego, może jakieś kadzidło. Nie wiem, albo już sobie po prostu to wmawiam. Troszeczkę wciąż jednak ten mój nos się zmienia i wyczuwam odrobinę inaczej te wszystkie zapachy. Natomiast naprawdę wierzcie mi, że nie wyobrażam sobie świąt bez tej świecy, bo jest po prostu magiczna i przepiękna. To jest też jeden z piękniejszych zapachów, natomiast to była edycja limitowana, więc nie wiem, czy jest jeszcze do zdobycia. Myślę, że warto się pokusić i po prostu poszukać. Poszukać, bo zapach jest nietuzinkowy i zapach jest naprawdę przepiękny. Warto szukać, warto kupić, a później cieszyć się tym przepięknym zapachem. Teraz szybka odskocznia do Goose Creek. Tak, w tym zestawieniu znajdzie się również jedna świeca z Goose Creek. To jest świeca Jingle Bells, czyli tak zwany reniferek. Niestety odbarwiony jak cholera, strasznie mi się to nie podoba. Druga kwestia, palenie tej świecy jest tak uciążliwe. Knoty się po prostu kruszą niemiłosiernie, wosk się strasznie brudzi. A wiecie, że ja lubię mieć czyste świece, lubię palić czyste świece, mieć czyste świece i ja po prostu o nie dbam, ale jak czasami widzę coś takiego, no to mnie szlak trafia. Wiem, że to w świecach Goose Creek jest normą, natomiast no mi to osobiście wizualnie strasznie przeszkadza. Wiem, że większość z Was w ogóle na to nie zwróci uwagi, ale ja mam, wiecie, fioła. Natomiast no zapach jest przepiękny. Taki bardzo słodki, trochę mydlany, morelowy, z tego co mi się wydaje, bo czuć tutaj coś owocowego. Jest to naprawdę bardzo słodka świeca. Jeśli nie przepadacie za słodkimi świecami, to raczej bym tego reniferka unikała. Natomiast jest to bardzo przyjemna świeca. Powiem Wam, że jak pracowałam kiedyś w klubie tenisowym i paliłam tę świecę, to naprawdę klienci uwielbiali ten zapach. Klienci dopytywali za każdym razem, co to jest za zapach. Tak samo było z Rainbow Sugar, również z Goose Creek. Więc naprawdę to jest zapach, który podoba się wielu osobom, mimo tego, że jest dosyć słodki. Bo oprócz tej słodyczy przebija właśnie taka jeszcze świeżo mydlana nuta z dodatkiem owocowym. Wydaje mi się, że właśnie morele. Także naprawdę bardzo fajna świeca, bardzo ładnie pachnie, ale wizualnie to jest, wiecie, tak. No taka kupa trochę, nie? Wygląda strasznie wizualnie, zresztą sami zobaczcie, widzicie to? No to nie jest idealna świeca, jeśli chodzi o wygląd wizualny, ale etykieta jest przepiękna. Lecimy dalej. Tę świecę będę paliła naprawdę bardzo, bardzo rzadko ze względu na to, że jest praktycznie w ogóle nie do zdobycia, tak samo jak poprzednia, no ta druga świeca, którą Wam pokazałam, czyli jeden z ptaszków. I tu jest właśnie drugi ptaszek, czyli Icicles. Zawsze mam problem z wymówieniem tego, umówmy się po prostu na polską nazwę, że to są sopelki, albo po prostu ptaszek, tak? Więc tego ptaszka, czy te sopelki, strasznie żal mi jest odpalać. I myślę, że to też będzie taki egzemplarz tylko i wyłącznie do topienia w lampie. Zapach jest
fenomenalny i niestety nie znalazłam innego zapachu, który dorównałby temu. To jest po prostu takie wypisz, wymaluj, wypad do lasu w bardzo mroźny dzień. Czuć tutaj całe mnóstwo iglaków, czuć takie na maksa mroźne powietrze, ale i dodatkowo coś takiego trochę może korzennego, ewentualnie jakbyście mieli taką chatkę w środku lasu, pieklibyście pierniczki czy jakieś inne ciastka z dodatkiem cynamonu czy przypraw korzennych, otworzylibyście okno i po prostu ten zapach mroźnego lasu, wiecie, z takim jeszcze śniegiem na gałązkach wpadający wam do domu, no to jest po prostu tak boski zapach. No niestety nie każdy lubi ten zapach. Nie każdy lubi ten zapach. Ten zapach dzieje się na miłośników i takich bardzo, bardzo dużych przeciwników, na zasadzie, że etykieta piękna, a zapach jest paskudny. Według mnie i etykieta, i kolor, i zapach po prostu idą w parze, są boskie, przepiękne, zapach jest nietuzinkowy, nie do podrobienia tak naprawdę i nie do znalezienia według mnie jako godne zastępstwo, także tej świecy będzie mi bardzo żal palić. Natomiast no myślę, że to będzie taki egzemplarz do topienia w lampie, żeby ten zapach starczył mi na dłużej. Natomiast no też nie wyobrażam sobie świąt bez tego zapachu, bo jest przepiękny i no jeszcze ta etykieta, no zobaczcie, no to jest po prostu coś niesamowitego, boska, przepiękna, jeszcze ten kolor. No wypisz, wymaluj takie święta w słoiku, z tym, że bez żadnej takiej, wiecie, dodatkowej słodyczy, z, nie wiem, mandarynek, jabłek czy czegokolwiek. Także jeśli lubicie iglaki, to też warto wydać każdą złotówkę tak naprawdę za tę świecę, bo po pierwsze macie przepiękny zapach, przepiękny słoik z etykietą, który możecie gdzieś sobie postawić, a dodatkowo to jest taka, ja się śmieję, inwestycja w przyszłość. To jest taka inwestycja w przyszłość, naprawdę. Dalej mamy Season of Peace, również z Yankee Candle, też zapach niestety niedostępny, aczkolwiek jeszcze gdzieniegdzie można chyba dorwać woski z tego, co mi się wydaje i co jak co na grupach sprzedażowych łatwiej znaleźć tę świecę niż właśnie te poprzednie. Jeśli chodzi o zapach, czekajcie, bo mi się zassało, zapach jest, ciężko mi stwierdzić, on jest słodki. Nie przypomina mi zupełnie, teraz jak wącham go w ciąży, zupełnie nie przypomina mi niczego śnieżnego, aczkolwiek może jak zamknę oczy i sobie powącham tę świecę, to może faktycznie jakiś taki spacer może nie tyle w mroźny dzień, ale w dzień, kiedy po prostu wszędzie leży gruba warstwa śniegu. Jest to dosyć słodki, perfumeryjny zapach. Delikatny w paleniu, nie jest to jakiś, wiecie, killer, który was wyrwie z kapci. Natomiast jest to na tyle przyjemna świeca, że ja ją bardzo lubię, mam do niej ogromny sentyment. Bo to był też jeden z takich, wiecie, pierwszych zapachów w dużym formacie, który ja sobie kupiłam te parę ładnych lat temu. I jeśli chodzi o ten zapach, mam poczyniony zapas tej świecy, ponieważ no zapach jest naprawdę bardzo ładny. Taki słodki, perfumeryjny, kobiecy, ale taki delikatnie zimowy mimo wszystko. Nie wiem, może to już wiecie tą kwestię zimowości tego zapachu, jeśli jest w ogóle takie słowo jak zimowość. Tego zapachu sobie już dodaję przez to, że świeca jest biała i ma piękną naklejkę, nie wiem. Natomiast ja ją bardzo lubię. Palę ją czasami nawet nie tylko tą zimową porą. Zdarzało mi się ją palić w lato, tak ją bardzo lubię. Natomiast no mówię, to jest taka świeca, której też nie może zabraknąć właśnie w tym świątecznym okresie. Zostały nam trzy świece. Pierwsza świeca to też świeca z Yankee, Glittering Star. I powiem wam, że to jest taki zapach, który mi się kojarzy właśnie tak stricte ze świętami, ze względu na to, że troszeczkę mam skojarzenie z albo jakimś ponczem, z kompotem z suszu, perfumami, no nie wiem, to jest po prostu tak złożony zapach, również bardzo piękny. I wiecie co, to jest chyba taka świeca, która wydaje mi się być bardzo bezpieczną świecą, że nie znam osoby osobiście,
której ten zapach się nie podobał. Różne osoby różnie czują ten zapach, nawet słyszałam, że to jest jakiś wypachniony wujek. Ja natomiast nie czuję w ogóle zapachu męskiego w tej świecy. Dla mnie to jest bardziej taki owocowy trochę jak właśnie taki poncz, jak taki kompot z dużą ilością właśnie owoców, typu jakaś żurawina, może śliwki, no ciężko mi powiedzieć. I dodatkowo jeszcze właśnie czujemy tutaj perfumeryjny zapach, taki wiecie, damskie perfumy, ale bardzo ładne właśnie z dodatkiem takiego owocowego dodatku w postaci, nie wiem, jakiegoś kompotu czy czegoś. Bardzo ładnie to pachnie. Ubolewam, że nie mam zapasu tej świecy. Wydaje mi się, że ciężko ją dostać. Ewentualnie może już być w ogóle niedostępna, co to by było w ogóle straszne. Natomiast no, poszukam jeszcze, żeby zrobić sobie zapas, bo ta świeca jest tego warta. I zostały mi dwie świece. I zostały mi dwie świece. Przedostatnia świeca, którą dzisiaj Wam pokażę, to jest Winter Wonder. To jest świeca, która jest i świeża, i perfumeryjna zarazem. Nie umiem wytłumaczyć, czym ona pachnie, bo troszkę to pachnie takimi, wiecie, musującymi cukierkami, ale na zasadzie takie cytrynowe musujące cukierki. Z drugiej strony trochę jakimś, ja wiem, szampanem, winem. No nie wiem, jest coś tutaj też perfumeryjnego, naprawdę bardzo ciekawe połączenie. Dosyć delikatne, ale w paleniu dobrze wyczuwalne, natomiast nie jest to taki, wiecie, ciężki zapach. Raczej jest to zapach z tych świeższych. Bardzo przyjemny. Wydaje mi się, że nie będzie miał jakiejś dużej ilości przeciwników, jeśli chodzi o ten zapach, bo on jest taki uniwersalny. Powiedziałabym, że to jest dosyć uniwersalny zapach, bo on ani nikogo nie zarazi, bo nie jest, wiecie, mocno na przykład perfumeryjny, ani nikogo nie zrazi, bo jest na maksa świeży albo na maksa owocowy. On jest taki wypośrodkowany, bo tutaj znajdziecie praktycznie wszystko. Trochę cytrusów, trochę świeżości, trochę perfumeryjności. No jest to bardzo, bardzo ciekawy zapach, strasznie go lubię. Wiem, że się nie mówi strasznie go coś tam. Bardzo go lubię, o może tak, bardzo go lubię. I też żal mi go palić, natomiast tak z drugiej strony, wiecie co, jak ja sobie pomyślałam, jakbym tak, w sensie o to chodzi, że mam tyle świec, nie umiem się wysłowić, mam tyle świec, że postanowiłam, że kurczę, dlaczego mi szkoda, przecież zanim ja to wszystko wypalę, to chyba prędzej umrę niż to wypalę. Także sięgam również po to i zamierzam ją palić, zwłaszcza w tym okresie takim przedsylwestrowym. I ostatnia świeca, którą być może nawet zapalę dziś, to jest Warm Cashmere. I to jest taka świeca, którą naprawdę nie tylko polecałabym na ten świąteczny czas, ale również na takie po prostu, wiecie, chłodniejsze dni typu jesienne, nawet i wiosenne, bo to jest taki uroczy kaszmirek. Co, Majlonku? Uroczy kaszmirek, taki, wiecie, zapach sweterka, taki słodki, lekko perfumeryjny, jakbyście się popryskali perfumami i te perfumy osiadłyby, Milo usiadł na świece, i te perfumy osiadłyby tak na tej tkaninie i wy się tą tkaniną tak otulacie. To jest właśnie taki zapach, takiego spryskanego sweterka jakimiś przyjemnymi perfumami. Także naprawdę to jest zapach, który nie tylko sprawdzi się w tym okresie świątecznym, ale w ogóle na chłodniejsze dni, tak żeby się, wiecie, tak przyjemnie otulić tym zapachem. To on jest rewelacyjny i bardzo serdecznie go Wam polecam i myślę, że właśnie dziś on zostanie u mnie odpalony. I to by było na tyle. My z Majlusiem się dzisiaj już z Wami żegnamy. Kochani, nie wiem, kiedy powstanie kolejny filmik, ze względu na to, że no niebawem rodzę, więc ciężko mi w ogóle powiedzieć, kiedy jakiś kolejny filmik się pojawi na tym kanale. Natomiast postaram się, żeby te filmiki, jak już ja ze swoją córką trochę się, wiecie, zapoznam i się obie siebie nauczymy, postaram się, żeby te filmiki były mimo wszystko bardziej regularne i częściej, żebym je wstawiała. Także na ten moment chciałabym Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze, wesołych, zdrowych, pogodnych świąt. Wiem, że ten czas w tym roku świąteczny będzie zdecydowanie inny i ta magia świąt
będzie zupełnie inna niż zazwyczaj, dlatego otulajmy się zapachami, cieszmy się z tego, co mamy i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, zdrowych, pogodnych świąt. No i przede wszystkim też szczęśliwego nowego roku, bo nie wiem, czy się zobaczymy, czy nie. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, zapraszam Was serdecznie na Instagrama, tam publikuję praktycznie codziennie jakieś treści, także możecie być ze mną na bieżąco, chociaż w ten sposób, co majlonku. Także co, żegnam się z Wami, życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i widzimy się już, myślę, że w nowym roku z kolejnymi filmami. Także do zobaczenia, ściskam Was mocno i pa, pa!